Cześć moi drodzy, witam wszystkich serdecznie, dzisiaj w innych okolicznościach. Słuchajcie, coś chciałem Wam pokazać, powiedzieć ciekawego na temat pewnej anteny, którą kupiłem 7 lat temu i po 7 latach zdemontowałem tą antenę z innego QTH, ponieważ teraz ta antena będzie wisiała tutaj, na tym maszcie na podwyższeniu jeszcze. Ale słuchajcie, to jest Dynamod X510N. To jest antena, którą miałem 7 lat na dachu i chciałem Wam powiedzieć, jeśli szukacie dobrej anteny, to wyłącznie kupcie taką antenę. To jest antena, która pracowała na dachu przez 7 lat, na której nie widać grama rdzy. Wiadomo, to jest normalne tutaj, bo jakieś przebarwienia są, ptaki tu siadały, robiły swoje, ale powiem Wam, nie miałem problemu z odkręceniem żadnej śruby. Zobaczcie, wszystko jest ze stali nierdzewnej, nic nie rdzewiało. No to wiadomo, że nie pordzewieje, jeśli jest nierdzewka, tak? Aluminium też dobrej klasy, powiem Wam, bo nawet się nie zczerniało, tylko jest normalny nalot z aluminium normalnego użytkowania. Tak jak warunki atmosferyczne na to wpływają, tak to wygląda. Muszę to odkręcić, żeby zdjąć. Powiem Wam, Dynamod X510N. Polecam tą antenę. Zobaczcie, to jest antena, która była 7 lat na dachu. To jest jakiś chrom, to było od północnej strony. No powiem Wam, naprawdę oryginał anteny polecam. Polecam wszystkim, nie kupujcie żadnych podrób, bo to nie ma największego chyba sensu. Lepiej wydać więcej pieniędzy na taką antenę, niż potem dokładać i naprawiać. Dobra, ja montuję antenę. Będę ją montował tam u góry, zobaczymy jak ona będzie pracowała, potem zrobimy teścik. Z racji tego, że jestem w takim dołku tutaj, zobaczcie, tam jest taka dolina. Praktycznie ta antena CB nie wychodzi ponad tą górkę, nawet jej szczyt. Więc przedłużę to jeszcze masztem takim 2,5-metrowym, na który była ta dajmotka zawieszona. Dajmotka będzie na tym maszciku takim z boku przykręcona. I to wystarczy, to nie będzie kolidowało nam. Także im wyżej antena, tym lepiej. Myślę, że zdążę przed tą pogodą, która jest nie do końca ciekawa, ale zobaczymy. Chciałem jeszcze pokazać, jak wyglądają wszystkie złącza tej anteny wewnątrz oczywiście. Zobaczcie, nic nie jest zardzewiałe. Wszystko w najlepszym porządku. Antena jest z włókna szklanego, te rurki, a wewnątrz jest miedziane rdzeń. Bardzo prosty montaż. Nakładamy jedno na drugie. O. Pyk. Skręcamy i już jest ok. Antenę zsuwamy do wewnątrz, tutaj jest wyznaczony koniec. Kurczę, trudno się filmuje jedną ręką. No i skręcamy taką nakrętkę z uszczelką, ona jest, o, może będzie tak widać, z uszczelką i dokręcamy i woda tam się nie dostanie, wystarczy lekko ręką. I następna część w podobny sposób. Tutaj mamy taką informację, żeby nie przedłużać, nie ucinać tej anteny. Mam nadzieję, że to widać. Tak, widać, co ja tu robię. Okay. Kręcamy. W idealnym stanie wszystko. Ja nie wiem, czy Chińczycy robią taką jakość, czy nie, ale nie miałem jeszcze anteny chińskiej, ale chwalę to, co widzę, to, co mam, więc naprawdę polecam. Też dokręcamy i już mamy całą antenę, praktycznie 6-metrową na 2,70 m. Zobaczcie, antena ma naprawdę potężny zysk. Teraz sobie postawię ją tu, położę. Przeciwwagi chyba wkręcę na końcu. Są takie z nierdzewki. I potem sprawdzimy zestrojenie tej anteny. Antena ma, jest oczywiście na złącze typu N, dlatego że mamy wysokie częstotliwości, prawda? Powyżej 300 MHz. Słuchajcie, antena ma bardzo fajny system montażu, bo ta wtyczka tutaj potem wchodzi do środka i jest cała osłonięta przed wodą. Jak widzicie, przez 7 lat nic się z tym nie stało, z tym wtykiem. Więc założę tutaj sobie antenę.
włączę sobie teraz coś. Nakrętkę założymy, potem przeciwwagi. No i podnosimy to wszystko do góry jeszcze. Antena powierzona, oczywiście to jest na razie chwilowo, ponieważ muszę to dopracować, żeby to było wszystko prosto. Po prostu chcę tylko zobaczyć, jak stąd zasięg będę miał do przemiennika DMR-owego w Katowicach i w Koskowej Górze. Zobaczymy na 70C. Także teraz zostało nam zalutowanie kabla, wtyczki. No i sprawdzimy, jak wygląda SWR. Okej, no jak widzicie, warunki stricte warsztatowe, ponieważ no te radyjka, których będę używał, to jest hetera DMR-owa i tam taki ręczniaczek. Zaraz pokażę. Ręczniak taki CRT FP00, 2,70 m, no jak Baufeng, te wszystkie zwykłe pochodne, także takie radia będą na tej antenie pracowały. Hetera tylko niestety na 70 jest zaprogramowana, ale raczej tutaj chyba bardziej się to sprawdzi niż na 2 metrach, nie próbowałem. Więc sprawdzimy antenę tylko na 2 metrach, czy nie kolidują z sobą te anteny z tą anteną na 11 metrów, przepraszam, dobra. Zmierzę tą antenę w paśmie od 2-metrowym od 144 do 146 MHz. Jeśli to będzie się zgadzało, to 70 powinna też być dobrze. Ok, sprawdzamy. 143 MHz SWR 1.1, 1.0 nawet. No nie ma takiego SWR, ale jest 1.0. No i prawie 50 ohmów mamy tutaj impedancję. Lecimy do góry. 146. Bo powyżej oczywiście nie używamy pasma, więc nie będę mierzył. No tu troszeczkę kiepsko jest. 1.2 SWR, ale dopuszczalny. I 41 ohmów. Więc słuchajcie, no antena stroi dobrze, więc nie bardzo chyba koliduje z tym pasmem, z tym anteną od pasma CB, więc myślę, że wszystko w porządku. Przejdę za chwilę do testu samego radia pod anteną. Radio mam włączone. O, tutaj mam przemiennik 70-kowy z przodu, to jest niecałe 3 km ode mnie w linii prostej, więc ten przemiennik analogowy pracuje bez problemu. O. Wejdziemy sobie na przemiennik DMR-owy, żeby sprawdzić, tutaj jest mój lokalny, ale on nie działa niestety, nie wiem dlaczego. Tutaj mamy przemiennik Koskowa Góra, on jest oddalony ode mnie o 100 km. Na tej antenie, o przepraszam, trzeba wybrać kontakt, żeby spróbować ten przemiennik. Spróbujemy test modulacji, bo jest coś takiego. W ten sposób. Uwaga. Otwieramy przemiennik. Jest, działa. Raz, dwa, trzy, cztery. Test modulacji. Sprawdzam radio. Przemiennik powinien odpowiedzieć. Odpowiada. Raz, dwa, trzy, cztery. Test modulacji. Radio. No jeszcze raz spróbujemy, bo coś tam przerwało nam troszeczkę. Tu Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa w teście modulacji, jak mnie słychać? Sprawdzam mikrofon i test połączenia z przemiennikiem. Damy głośniej. Tu Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa w teście modulacji, jak mnie słychać? Sprawdzam mikrofon i test połączenia z przemiennikiem. Tak, tak można sprawdzić sobie test modulacji, bo jest taki specjalny slot, który za to odpowiada. Więc mogę teraz sprawdzić jeszcze inny przemiennik. Mam inny przemiennik z Katowic. Tu jest ogólna grupa chyba 260, 260, ale sprawdzimy sobie też ten test modulacji. Kontakty. Test modulacji na przemienniku Katowice, tu Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa, sprawdzam łączność z przemiennikiem. Test modulacji na przemienniku Katowice, tu Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa, sprawdzam łączność z przemiennikiem. Dolatujemy do przemiennika, więc jest elegancko, bardzo fajnie. Słuchajcie, sprawa wygląda tak z tym DMR-em, że to jest troszeczkę takie dla mnie dziwne, bardzo, bardzo dziwne
nie wiem jak to nazwać, próbuję tam po prostu rozmawiać z jakimiś osobami i sprawdzać łączność, więc nie zawsze da się z kimś pogadać, nie wiem czy to są jakieś grupy zamknięte, czy to są jakieś grupy, które nie wiem, między sobą tylko rozmawiają, trudno mi się odnieść, moment. Tak na dobrą sprawę, moi drodzy, nie rozumiem ludzi, bo dzwonił teraz firmowy telefon, jest godzina 15, sobota, ja w soboty nie pracuję, moja firma jest zamknięta, a mimo to ludzie dzwonią, po prostu ludziom brak poczucia czasu i dobrego taktu. Okej, dobrze, więc jeszcze raz wybieramy kontakty, grupa 260, spróbujemy się z kimś połączyć, to tam będzie, dobra, wybieramy kontakt. Wywołanie ogólne podaje Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa. Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa. Proszę, żeby ktoś odpowiedział, sprawdzam antenę na kanale, na slocie, przepraszam, od rozmów technicznych, no nikogo niestety nie ma, więc prosiłbym kogoś tutaj o pomoc, proszę. Tu Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa. Nie wiem, czy ktoś się odezwie. No tak to niestety wygląda, słuchajcie, powiem wam szczerze. Do przemiennika na pewno dolatuje, ktoś na pewno mnie słyszy, ale niestety nikt się nie odzywa. No, to jest taka specyfika tego DMR-owego radia. Nie wiem, może się mylę, poprawcie mnie w komentarzach, ale dla mnie to jest zastanawiające bardzo. Wybiorę jeszcze inny, że tak powiem, nie wiem, czy to się chyba, to się grupa nazywa, nie slot, grupa 2609, to jest... grupa okręgu 9, z tego co wyczytałem. Wywołanie ogólne. Ogólne wywołanie podaje stacja Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa. Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa na wywołaniu ogólnym w celu sprawdzenia stacji. Zapraszam do łączności i słucham. Nie sądzę, żebym miał źle skonfigurowane radio, powiem wam szczerze, bo już rozmawiałem z kimś. Dobrze, tak jak mówię, ktoś. To jest też taka dziwna sprawa z tym DMR-em jest, powiem szczerze. No, dolatuje się do tego przemiennika, przemiennik się otwiera. Pokażę wam, co się dzieje, jeśli nie dolatujemy do przemiennika. To jest przemiennik nieczynny w moim mieście. Widzicie? Brak RPT, więc nie otwieram przemiennika. W ogóle z tym przemiennikiem nie mam komunikacji. Tutaj również, bo tu przemiennik musi być zaprogramowany. Błędek Ewa. Bodajże jest wydzi. Słychać cię. Dziękuję za odezwanie. Tu Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa. Ja przepraszam, nie zapisałem znaku i nie zapamiętałem, bo wszedłem na ten kanał akurat. Wołałem na przemienniku katowickim, a odbieram teraz na przemienniku Koskowa Góra. Moje imię Mirek Kutycha Rybnik. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Proszę, tu Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa. Jak widzimy, ktoś się odezwał. No. SP9, Paweł Kłebek, Ewa, SP9, Roman Violetta, Barbara. Słuchaj, ale teraz to było praktycznie nie do odbioru. Wróć z powrotem na ten przemiennik, przez który tam wołałeś po raz pierwszy, to było lepiej. Teraz wylatywałeś przemiennika, także ciężko było zrozumieć co i jak i gdzie. Także wróć z powrotem na ten pierwszy przemiennik. Nie wiem, czy przez katowicki wołałeś, prosiłeś, żeby ci odezwać. Aha, wtedy rozumiem. Cała relacja szła. Więc do Koskowej Góry chyba dalej mam. Mam dalej, ale dolatuję, dobra. Mamy przemiennik Koskowa Góra, Katowice. Okej, tu Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa. Teraz jestem na katowickim przemienniku. Czy teraz kolega mnie odbiera? Bardzo dziękuję za sugestię, że z tamtego wylatuję, aczkolwiek ja go bardzo fajnie odbieram. Proszę, tu Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa, operator Mirek Kutycha Rybnik, proszę. Teraz chyba coś doleci, zobaczymy. Zobaczymy, jak się kolega odezwie. Ta łączność taka jest troszeczkę... Widzicie, te odstępy między łącznościami są dosyć długie, ja nie wiem, chyba że to tak długo gdzieś tam leci po kablu, internecie i tak dalej. Nie mam pojęcia. No, za to teraz się nikt nie odzywa.
chyba, nie wiem, nie tą grupę mam wybraną na tym przemienniku domyślnie. Jeszcze raz sprawdzę. To jest to 260 chyba, tak. Ja nie tą grupę miałem wybraną. Jeszcze raz na wywołaniu ogólnym, stacja Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa, operator Mirek QTH Rybnik. I nie wiem, czy kolega, który mnie tam odbierał i się odezwał, czy mnie słyszy, proszę. Myślę, że teraz będzie to to. Tak, grupa 260, ogólna, ogólnoświatowa dla polskich stacji, dla stacji polskojęzycznych, tak to wyczytałem. No niestety, nikt mi się tutaj nie odzywa. Nikt się tutaj nie odzywa, skan włączymy. No niestety, tak to wygląda. Chyba, że coś jest moim radiem nie tak, chyba, że mam coś źle zaprogramowane. Ale już rozmawiałem przez te przemienniki, więc nie wiem, czy ja nie dolatuję z tej anteny. Ta antena ma dosyć dobry zysk, powiem szczerze. Co prawda jest moc tylko 4 chyba waty, z tego co pamiętam na demerze na 70, czy 5 watów. Powinno to śmigać, hulać. Dobra, w każdym razie to działa. Zobaczymy, co się stanie na tym drugim radiu, na tym dwumetrowym radiu, na tym też dwupasmowe w sumie. Co miałem do powiedzieć? Ja tym radiem tutaj u mnie z ulicy, jeśli wyjdę trochę wyżej, nawet z gumowej antenki ten przemiennik katowicki otwieram, więc nie wiem, z czym jest problem teraz. Zobaczymy, co teraz tutaj mamy na tych. Dobra. No, zobaczcie. Kostkowa Góra, 70. Teraz sprawdzimy. Wywołanie ogólne. Ogólne wywołanie podaje Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa. Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa na wywołaniu ogólnym. W celu sprawdzenia stacji woła i słucha. No, przemiennik mamy na pełną skalę, więc bardzo fajnie odbiera, dobrze. Chyba, że wiadomo, że ten pomiar sygnału odbieranego nie będzie zbytnio miarodajny. No tu niestety nikt się nie odzywa. Wiecie, widzicie, to jest taka specyfikacja, ludzi wolą poklikać, pootwierać ten przemiennik bez sensu, żeby tylko sobie kliknąć, tak? Dobra, to mamy, tak, tu mamy czwarty. Momencik, bo tutaj gdzieś miałem jeszcze przemiennik zaprogramowany. O, jest, momencik, na 2 metry. Też kostkowa. Kostkowa. Dobro, witam przemiennik na Kostkowej Górze, Stefan Roman 9, Paweł. Ten sam przemiennik, tylko na 2 metrach. Wywołanie ogólne. Ogólne wywołanie podaje Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa w celu sprawdzenia stacji. Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa woła i słucha. Ogólne wywołanie, Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa. Stefan Paweł 9, Paweł Kłebek Ewa woła i słucha. Krótko trzyma ten przemiennik tą nośną, ale... Teraz powiem wam tak, jest taki dziwny paradoks, ponieważ na tej częstotliwości z tym samym tonem jest zaprogramowany przemiennik w Słowacji, na Słowacji. Kiedyś te przemienniki się wzajemnie, że tak powiem, zakłócały. Ale nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby te dwa przemienniki znowu pracowały na tych samych częstotliwościach. Nie wiem, kto to wymyślił. Może wy wiecie, o właśnie. Bo kiedyś Pawełek pracował na 145-650, uruchamiały się go tonem 1750 Hz, tak? Teraz jest otwierany tonem 103,5 Hz. I jest na innej częstotliwości, 145-6625. A słowacki ten sam jest też na tej częstotliwości, a poprzednio też był na tej częstotliwości 650. Ja nie wiem, czy to był przemiennik właśnie słowacki, czy to chyba był ten słowacki przemiennik, więc ja nawet nie wiem, który otwieram w tym momencie. Troszeczkę taki dziwny paradoks się stworzył. No nie wiem, czy sobie właściciele przemienników robią jakąś na złość, nie wiem, czym jest podyktowane, że jeśli my mamy zmienioną częstotliwość przemiennika, oni również zmienili na taką samą i ten sam ton otwarcia. Dziwne. Dobrze. Co jeszcze mogę sprawdzić na tej antenie tutaj? Powiem wam szczerze. Mam tu tylko coś zaprogramowane. Co tu? SOTA.
to jest częstotliwość 145 500. Wywołanie ogólne, ogólne wywołanie podaje Stefan Paweł 9, Paweł Quebec Ewa w celu sprawdzenia stacji. Tu Stefan Paweł 9, Paweł Quebec Ewa woła i słucha. Może ktoś się odezwie. Tutaj Stefan Paweł 9, Violetta Ewa Tadeusz. Stefan Paweł 9, Violetta Ewa Tadeusz, z tego co dobrze usłyszałem. Tu Stefan Paweł 9, Paweł Quebec Ewa, operator Mirek, QTH Rybnik. Nadaj z lokatora Janina Olga 90 Gustaw Celina, z takiego chińskiego Baofenga i antena do tego podłączona Diamond X510N. Proszę, raport dla Ciebie 59, bardzo ładnie odbieram. Proszę, skąd Ty tam nadajesz? Proszę do Ciebie, over, over. Witam, operator Łukasz, dla Ciebie 4-6, moje QTH to będzie dość mocno szumisz. Tak, tak, zgadza się. Tu Stefan Paweł 9, Paweł Kłebegowa. Mogę szumieć z racji tego, że moja antena jest dosyć nisko usytuowana. Wiesz, że akurat jestem w takim dołku i w tamtą stronę i zresztą dookoła wszystko mnie zasłania, więc może stąd ten szum. Imię Twoje Łukasz, tego co dobrze pamiętam, jak dobrze zapamiętałem, także nie zapisuję, bo jestem akurat w warsztacie, gdzie skończyłem instalację anteny, żeby tutaj sobie w moim, że tak powiem, warsztacie słuchać radii na 2,70 m, także taki mały teścik robię, żeby wiedzieć, czy to pracuje. Przy okazji film nagrywam na mojego YouTube'a z tymi testami. Proszę do Ciebie. Tu Stefan Paweł 9, Paweł Quebec Ewa. No i przepraszam, zapomniałem znaku. Nie mam nic do pisania pod ręką. Nie ma sprawy. Nie przejmuję się tym, także spokojnie, też mam sklerozę, jak sobie nie zapiszę, a nie mam akurat długopisu pod ręką, także dziękuję za to QSO, także jesteś odbierany, tylko mówię, no nie do końca niestety w tych szumach to jest idealnie czytelnie, bo teraz w tym wejściu akurat nawet tak już było gdzieś 3-6 niestety. Okej, także dziękuję za to QSO 73. Super, również dziękuję za odezwanie. Pozdrawiam serdecznie 73 dalekich potwierdzonych, niezakłóconych. No jak widzimy, no do Będzina się doleciało. No Będzin jest troszeczkę od nas oddalony. No ale zobaczymy za chwileczkę, jeszcze tutaj jakaś jedna częstotliwość, tu jest Rybnik, to jest ogólny rybnicki. Ogólne wywołanie, wywołanie ogólne, Stefan Paweł 9, Paweł Quebec Ewa. Wywołanie ogólne podaje Stefan Paweł 9, Paweł Quebec Ewa, woła i słucha. Powołam jeszcze chwilę, zobaczymy co i jak. Ogólne wywołanie, podaje Stefan Paweł 9, Paweł Quebec Ewa. Stefan Paweł 9, Paweł Quebec Ewa woła i słucha. No tutaj na naszym kanale, naszej częstotliwości raczej mało kto jest. Piotr QMP, świętej pamięci, zawsze tutaj był, zawsze się odezwał. Można go było posłuchać, można go było posłuchać. No tyle, no powiem Wam tak, no tu jest cisza, tu jest cisza. Jeszcze jest częstotliwość bielska, 145, 250 z tego co pamiętam. Tu nam się krok włączył. Dobra, nie wiem jak tego minusa teraz wyłączyć w tym, bo to tak to rady jest dosyć dla mnie trudne, kłopotliwe. Dobra, no jak widzicie, no coś tutaj działa, coś tutaj działa. Jakieś coś tu mam jeszcze zaprogramowane, nie wiem. No niestety tu jest cisza. Tu jest ten Pszowski blisko mnie. No, bardzo dobrze chodzi. Ogólne wywołanie, wywołanie ogólne. W paśmie PMR podaje 013 Rybnik, woła i słucha. Może tu się ktoś odezwie. Też czasem słychać jakieś łączności. Akurat dzisiaj cisza jest. Ok, w każdym razie moi drodzy, antena działa, jest wszystko git, nie wpływa na siebie jedna antena z drugą, także bardzo się z tego cieszę, że nie ma jakichś problemów.
Chyba tyle, tak? Tak. Te anteny, moi drodzy, to i tak są anteny na razie prowizoryczne. Z racji tego, że i tak muszę to wszystko zmodyfikować. No, nie najlepiej prosto stoją te anteny, już wcześniej pokazywałem. No, ale wszystko do dopracowania. Trzeba będzie jednak te anteny od siebie odsunąć, rozdzielić, bo co prawda ta antena z 11 metrów nie wpływa na tą antenę z 2,70 m, ale na przeciwną stronę już jest inaczej. Więc no niestety trzeba będzie to zmienić. Zrobimy dwa maszty i te anteny oddalimy, wtedy będzie wszystko ok. Mi drodzy, oczywiście zachęcam do pisania komentarzy pod filmem, jeśli jakiś test taki, no nie żaden test, tylko chciałem pokazać o tej antenie Diamondce, która jest naprawdę dobrej klasy. 7 lat na dachu, bez żadnych konserwacji, przyznam wam się szczerze, jest w idealnym stanie, więc jeśli ktoś potrzebuje, coś na obiektywie jest, to oczywiście ja polecam tą antenę w 100%, warto zapłacić te pieniądze za tą antenę i cieszyć się długo dobrą anteną, która no niestety nie zgnije, niestety stety nie zgnije, bo to trzeba się cieszyć, tak? Pozdrawiam serdecznie, 73.